Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Jest sobota i dzisiaj nic nie nagrywam, tylko postanowiłam się jakoś pomalować, bo po prostu miałam ochotę. I na ustach mam właśnie tą nową pomadkę Jeffree Star w odcieniu Doll Pants. A rozświetlacz to jest właśnie mieszanka tego też Jeffree Star Ice Cold i Becky Shimmering Skin Perfector w odcieniu Moonstone. I teraz tutaj tak stoję, tylko otwieram i zamykam balkon, bo misiaki albo wchodzą, albo wychodzą. I właśnie dzisiaj miałam... Nie, dzisiaj w ogóle jak pomalowałam się, to pomyślałam, o kurczę, mam... Zrobiłam makijaż, to mogłabym coś nagrać, ale w sumie nie. Bo chcę siąść i porozpisywać trochę plany i poodpowiadać na maile, bo znowu mam tyle maili, że po prostu no nie wyrabiam się. Ale czekam, w ogóle Alan poszedł, był na zajęciach, bo teraz jest weekend, gdzie ma zjazd i zaszedł mi do Berszki po kurtkę, jeszcze jedną, tą z Berszki, tą krótką, tylko że teraz chciałam czarną, bo tej różowej tak dobrze mi się po prostu chodzi, że stwierdziłam, że chcę jeszcze tą czarną, więc żebym miała, tak wiecie, cały czas mogła w niej chodzić. I tyle. Czy jest tu jakiś piesek, który jest na przykład głodny? Tak? Pluszaczek jest głodny. Jesteś głodny. Zdecydowanie. Siemka, zobaczcie, jaki jest dzisiaj piękny dzień. Nagrywamy z Alanem coś fajnego, więc mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli to zobaczyć. I na razie tyle. Hej. Jak ci się żyje w kurtce zimowej przy 21 stopniach? Nie uciszaj mnie. Źle. Jak? Źle. Ja swoją już ściągnęłam, bo jest za ciepło. A Alan nie chce. Patrz, co mi rozświetlać. O, sorry. Zapomniałam, że ci twarzy nie widać. Poszłam umyć zęby i on siedział tam, przychodzę, a jest tutaj, to jest prześcieradło, które suszyliśmy i pluszeczek sobie ściągnął. Pokaż, jaki jesteś piękny, to jest idealne do zdjęć miejsce. No widzicie, teraz coś go zasądziało. No pokaż, jakim jesteś pięknym pluszaczkiem. Ty jesteś taki śliczny. O proszę. A tutaj zazdrosny brat. I piękny pluszaczek. Tak, pluszaczku? Jesteś piękny. No widzicie, teraz będzie się pewnie w to... No tak, trzeba pokopać trochę. Słuchajcie, robiłam zamówienie na iHerb i tam też są dostępne rozświetlacze z Elfa. I postanowiłam kupić ten, który jest dosyć popularny i to jest właśnie Elf w odcieniu Moonstone. Tak mi się wydaje. Moonlight, o. I patrzcie na to. Już coś jest, ale... I w ogóle tu tak mocno teraz tre i ledwo coś pojawia. I podobno teraz czytałam, że trzeba tą pierwszą warstwę mocno zedrzeć. I dopiero wtedy będzie ten rozświetlacz. Tak jak mówiłam, tydzień bez nowego rozświetlacza, tygodniem tydzień to tydzień stracony. Misiu, nie. No dobra, teraz już się coś pojawia. I tak wygląda ten kolor. Czekajcie, nie tym ruszam. Więc wydaje się być bardzo ładny. Jak widzicie, psy bardzo też by chciały. No ja wiem, pluszaczku, że ty chcesz wejść. No chodź. Tylko czekaj, zabieram rozświetlacz. Widzicie? Misiu też chce wejść. No to, dawaj. Okej, i tak właśnie wygląda. No nice. Teraz mi się podoba. Tylko po prostu będę musiała jeszcze mocniej zadrzeć, żeby nie nakładać tego palcem, tylko pędzlem, bo wcześniej, wiecie co, w ogóle nałożyłam sobie i tak macham sobie po tej twarzy, macham się, kurczę, nic nie widać. No ale teraz już jest dużo, dużo lepiej. Nie, rozświetlacza nie jemy, misiu. Wiesz? Nie wolno jeść rozświetlacza. Dobra, nie patrzcie się na to, jak wyglądam, bo mam outfit domowy i w ogóle nie jestem
malowana oprócz rzęs i brwi. No dobra, to stestujemy ten rozświetlacz. Nie wiem, czy teraz już coś będzie nabierać. Nabiera się coś, czy jeszcze nie? No chyba coś już zaczyna być widać. Najlepiej byłoby wziąć jakiś taki mocniejszy ten. O, może coś takiego. No, teraz już widać. Czyli sobie po prostu później będę siedzieć. Później sobie będę siedzieć i po prostu tak jeździć, dopóki on już... O kurczę! Dobra, patrzcie. I słuchajcie, i on kosztuje tylko 4 dolary. Nie wychodzę nigdzie, to mogę się... On kosztuje tylko 4 dolary, więc 16 zł. Podoba mi się. Teraz mi się podoba. I powiem wam, że w ogóle... Dobra, może ja trochę zetrę tego rozświetlacza nosa. Powiem wam w ogóle, że trochę już tęsknię za robieniem makijażu, bo w tym tygodniu ani razu się nie malowałam tak, żeby cienie na powiekach i w ogóle full make-up i takie tam. Więc w sobotę wsiądę, bo jutro też nie ma sensu, żebym go robiła, bo będę ćwiczyć, a nie wiem, czy nie będę od rana na siłowni, więc wiecie, nie ma sensu. A właśnie chcę jakieś takie coś tu na oczach. I też teraz mam chwilę przerwy. Byłam rano na zajęciach, wróciłam, montowałam film, który mam nadzieję niedługo zobaczycie. I jak wszystko pójdzie dobrze, to będzie ogień. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ale wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych filmów. Na pewno jakościowo, bo teraz cały czas w ogóle fajne jest to, że za każdym razem jak nagrywam tym nowym aparatem, to piszecie, że jest jakość po prostu idealna, no i o to mi chodziło. I też właśnie jak teraz się robi coraz cieplej, o, jakaś babcia przy oknie, na oknie siedzi. To znaczy, no opiera się, nie? Nie, że tak centralnie na oknie. I teraz jak będzie już cieplej, to mam nadzieję, że też ponagrywamy jakieś takie fajniejsze filmy na dworze. Ale to też jeszcze niech się troszeczkę cieplej zrobi, żeby mogła jakieś takie, wiecie, fajne outfity zrobić. Podoba mi się. I... No, aha! W ogóle zaczynam od tego, co ja dzisiaj robię, nie? Więc no i skończyłam właśnie to robić, teraz ten film się przesyła i miałam iść spać, bo ogólnie ostatnio jestem padnięta i cały czas mam ochotę iść spać, ale nie, że coś mi się dzieje z organizmem, po prostu, że jestem przemęczona, ale czekam, aż ten film się wrzuci, więc nie idę spać, więc pomyślałam, że się pobawię rozświetlaczem. Jeszcze teraz może się położę na pół godziny i później jeszcze muszę pracować, odpisywać, muszę. Nie, muszę, właśnie, teraz muszę. Muszę się tego odzwyczaić mówienia, muszę coś zrobić, bo to nie jest... I bo czasami wydaje mi się, że ludzie to trochę źle odbierają, bo ja nigdy nie muszę, tylko chcę, tak? Tak samo jak mówię, że muszę zmontować film, nie muszę. Chcę to zmontować i muszę się nauczyć mówić chcę, a nie muszę, bo nikt mnie do tego nie zmusza, tak? I robię to z własnej woli nieprzymuszonej. Więc chcę jeszcze właśnie poodpisywać na maile, bo znowu mam tyle, że... I też muszę trochę poukładać planów. Dzisiaj nie idę, w ogóle nie wychodzę już na siłownię, więc też fajnie, bo mogę trochę odpocząć. Wczoraj siedziałam od 17, nawet trochę wcześniej, do... Sorki. O nie, będziecie siedzieć razem ze mną. Do 21:30, więc i później jeszcze autobus nie chciał przyjechać. Ale właśnie, w ogóle widzicie, jak ja nie mam świeżego mózgu. Jak to brzmi? Mam przeterminowany. To ja nie myślę. Co ja miałam mówić? Czekam na... A! Czy ja w końcu będę mogła wam powiedzieć to, co chciałam wam powiedzieć? Dobra, więc zrobiłam zamówienie właśnie na Zalando i dostałam informację, że dzisiaj pan z FedExu przyniesie mi tą paczkę i był podany mój adres. I ja mieszkam w bloku, więc mam jeszcze numer mieszkania.
Więc nie tak jak wiecie, w normalnym domu. I na stronie Zalando był podany mój numer mieszkania, ale już na tym mailu nie. Ale właśnie teraz Alan mi przerwał, bo dzwonił i powiedział, że jest wszystko ok i że po prostu pan widocznie jeszcze nie dotarł, ale ma dotrzeć. Więc czekam, bo zamówiłam, w ogóle wiecie co, zamówiłam bluzę i stanik z tej kolekcji Beyoncé, ten, jak ona ma to, Ivy Park. Więc jestem ciekawa, no bo te rzeczy nie są tanie, ale pomyślałam, że zamówię sobie, bo i tak jeżeli mi się coś nie spodoba, no to będę mogła sobie normalnie za darmo zwrócić, nie? Więc sobie zamówiłam. Nie? Zamówiłam sobie bluzę właśnie i stanik, w ogóle nie wiedziałam, jaki mam rozmiar stanika sobie zamówić, bo tam były takie, że o, zaniżone, zaniżone. I w sumie tak patrzyłam na tą panią, to jej się tutaj troszeczkę tak coś tam się... I ta pani była szczuplejsza i wyższa ode mnie, więc wzięłam większy rozmiar niż ona nosi. I zobaczymy. Bo ja nienawidzę za dużych ciuchów. Nienawidzę. Chyba, że to jest bluza. Ale takie rzeczy jak stanik czy spodnie, ja lubię mieć obcisłe. Więc... Coś jeszcze chciałam wam pokazać. Czy ja coś jeszcze w tym tygodniu kupiłam z kosmetyków? Nie. Czekaj na rozświetlacz. Ale to jest czad! Wy to widzicie? Czyż to jest... podobny glow do tego Moonstone z Becky, a w ogóle Becka będzie od początku kwietnia na stronach online, już wam to mówiłam, ale mówię wam jeszcze raz, będzie on na stronach online. O mamo, Becka Cosmetics, rozświetlacze tej firmy będą w Seforze na stronie internetowej, na razie tylko w internecie, nie będą w sklepach, ale jeżeli chciałobyście i nie wiecie jaki kolor, to ja mam Moonstone. I to jest taki właśnie, no dla mnie to jest idealny. Widzicie w ogóle ten, widzicie to? Jak to błyszczy się? No i pokażę wam może swatcha. Jeszcze jest chyba jaś... tak wygląda swatch. O, widzicie? I myślę, że jak będę chciała, to mogłabym sobie kupić jeszcze jaśniejszy. To jest chyba opal jest jaśniejszy. Nie? Tak mi się wydaje. Te dziwne dźwięki to Misiu, który nie może pogodzić się z faktem, że pluszak ma kostkę, a Misiu jej nie ma. I w ogóle bardzo często się to zdarza, że pluszak sobie gryzie kostkę. Muszę im kupić nowe, bo im po prostu już zostały takie ogryzki. Jest jeden taki większy i pluszak go ma. No i Misiu wtedy leży przed nim i wydaje takie dziwne dźwięki, czasami popiskuje, szczeknie, albo właśnie takie, jak słyszeliście przed chwilą, a pluszek w ogóle ma kto gdzieś. W końcu Misiu jak się wkurza i skacze na niego. I wtedy pluszek mu oddaje tą kostkę. Więc muszę iść, albo po prostu tak mi nie po drodze do Arkad, ale muszę iść im, albo w Magnolii, ale do Magnolii też mi nie po drodze. Muszę iść i kupić im po prostu więcej tych kostek i tyle. Bo teraz tylko same zwłoki tych kostek leżą po całym mieszkaniu i w ogóle wszystkie zabawki wszędzie jest, wszystko. Dobra, kończę, bo muszę zobaczyć, czy ten film się przesłał i chyba nie ma sensu, żebym dłużej mówiła, jako że widzicie, że do końca mój mózg nie działa poprawnie. Ale bywa. Ale mój rozświetlacz is on fleek. Jest moje zamówionko i siaki gotowe na otwarcie. Tak mierzę sobie tą bluzę i szczerze tak średnio mi się podoba. Nie wiem. Na zdjęciach ładniej wyglądała. A stanik w ogóle oddaję, bo oczywiście na stronie nigdzie nie było napisane, że nie ma poduszek, a bez poduszek to skreślone jest. Więc oddam niestety te dwie rzeczy. W sumie niestety, stety, bo to były takie drogie rzeczy, więc kupo. Stwierdziłam, że chcę coś kupić do testów, a że promocja na to coś jest do dzisiaj, no to jeszcze... Do 21.30 jest, a nie, do 21.00, dobra. Więc ostatnie chwile, żeby to kupić, bo ja jestem cebulą i ja zawsze kupuję wszystko na promocjach. Wróciłam z shoppingu, miałam kupić jedną rzecz, kupiłam 5, standardowo. Kupiłam sobie dwa takie różowe lakiery, jakbym nie miała. Kupiłam sobie maseczkę, którą ostatnio użyłam i tak mi się podobało, jak moja skóra wygląda, że kupiłam znowu. I kupiłam też jeszcze tą maseczkę. I kupiłam jeszcze coś, co mam w reklamówce, ale wam nie pokazuję, bo to będzie do tego testu, który mam nadzieję, że mi wyjdzie. I teraz pora sprawdzić, czy nie mam już takich lakierów. Tu mam te z mi... Nie mam! Jesteś ze mnie dumny? Teraz muszę gdzieś
Muszę to, bo tu mam wszystkie, ja mam markami poukładane, jak widzicie, tu mam, co to jest, Miss Sporty? Bo tak, tu mam Eveline, tutaj jest My Secret, Pets Fai są, tutaj Golden Rose Eye Chic, tutaj mam też jakieś, tu mam Golden Rose Rich Color i teraz mam dwa nowe. Ale powiem wam, że na żywo one są bardziej różowe, bo tutaj wyglądają na taki typowy beż, ale ten ciemniejszy jest takim typowym brudnym różem, a ten jaśniejszy jest taką brzoskwinią połączoną z różem, piękny kolor. I ten jeden to jest, czekajcie, gdzie to jest, 552, a to jest 43. A na paznokciach mam Petsfy Sand Style w odcieniu Pretty chyba, albo 10. Go tutaj nie ma teraz. Dobra. Muszę sobie nałożyć maseczkę, ale jeszcze muszę popracować dzisiaj. Muszę film zmontować na jutro, bo zmontowałam w ogóle go i okazało się, że go wyrzuciłam do śmieci, więc pozdro. To ja. Chyba już oficjalnie mamy wiosnę. Dzisiaj pierwszy raz bez kurtki, tylko z kurtką jeansową. Pierwszy raz w tym roku mam okulary przeciwsłoneczne, które są z Choice albo z Shein. Od razu mówię. Mój outfit. I lecę właśnie na siłownię dzisiaj rano. Miałam wcześniej wstać, ale nie dałam rady, bo wczoraj siedziałam do późna, trochę popracowałam. Zjadłam. I właśnie jadę. Wrócę. To wrzucę wam film z ulubieńcami i tam będzie rozdanie. Więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, nie wzięliście udziału, to zapraszam. Muszę jeszcze wrócić wcześniej, bo jednak, bo coś muszę zrobić i później będziemy jeszcze raz jechać na siłownię już z Alanem nagrywać na kolejny miesiąc challenge'u. Hashtag lepszeja 2017. I tak. Coś jeszcze miałam mówić, chyba nie. Z misiakiem i z pluszakiem idziemy w poniedziałek do weterynarza. I pluszaczek znowu będzie miał zabieg robiony niestety, bo przyczyny męskie. Nie wiem, czy wypada mówić tutaj na filmie, więc z przyczyn męskich musi mieć zrobioną operację. Już jestem zdenerwowana, bo pan weterynarz powiedział, że 4 dni trzeba będzie po tym z nim siedzieć, tak w razie co. Więc już jestem zestresowana, tym bardziej co działo się przy tej ostatnim zabiegu z wyrywaniem ząbków. No ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Już wiemy, czego nie można używać. Więc mam nadzieję, że teraz pójdzie gładko. No. I to chyba tyle z update'u. Idę sobie i odezwę się pewnie do was później. Boże, aż mi szkoda wracać do domu. Tak ładnie. Mam po treningu szejka. Shake, shake, shake. O, pan jedzie na rowerze, muszę mu zejść. Zapomniałam powiedzieć wam pa w ostatnim vlogu, więc chciałam to zrobić. Więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o kciuku w górę. I to chyba będzie tyle, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o tym rozdaniu, które jest pod poprzednim filmem, gdzie możecie wygrać kosmetyki Colourpop, co jest z Kylie Cosmetics, L'Oreal, więc takie fajne rzeczy. I to tyle.